Białe, pomarańczowe, a może fioletowe. Między innymi takie opony można zamówić w skonstruowanym na wymiar rowerze. I choć są znacznie droższe niż te z supermarketu, mają nie tylko duszę, ale i nie zawiodą w najmniej oczekiwanym momencie. Jak narodziła się pasja związana z rowerami? Pasja z rowerami chyba już się narodzić pierwszego dnia, kiedy mi ojciec chyba miał w planach, to już to gdzieś tam zakorzenione było. Zawsze w rowerach siedzę. Rowery, które robimy gdzieś tam w Raciborzu, to są praca tak naprawdę od zawsze się kręci przy rowerach, pracując nawet w dużych korporacjach. Przez 8 lat w sumie jako handlowiec, naprawdę w dużych korporacjach. Człowiek miał dość, ale zawsze po pracy tak jeździłem dużo, jeżdżę na rowerze, cała rodzinka jeździ. Od zawsze grzebałem w garażu, czy to w piwnicy, sąsiadom rowery swoje. Przyszedł moment, kiedy wylądowałem na bezrobociu i stwierdziłem sobie, kurka, no mam dość robienia na kogoś. No i tak to się zrobiło, powstało. A z drugiej strony chciałem zawsze do Katowic przyjechać. Mówię, i dzięki temu spełniłem swoje marzenie, zacząłem rowery i dzięki temu, że mam firmę i rowery, to mogę przyjechać do Katowic. To są składaki. Do zbudowania ich są potrzebne komponenty. Skąd je się pozyskuje? Ale określenie składaki. Ach, składak to jest z Rometa. Piękny nasz stary, oldschoolowy rower. Generalnie skąd się pozyskuje? No standardowo komponenty pod tytułem Shimano, czy tam marki, mówimy o rowerze, że robimy rowery w Raciborzu. W Raciborzu robimy rowery, serce roweru, czyli wycinamy zębatki, robimy sami ramy, malujemy, składamy je, tak? No komponentów z racji tego, że osprzęt, czy to Shimano, czy SRAM, czy jakikolwiek inny, czy to Sturmeja, no to jest pozyskiwany z hurtowni, tak? Z polskich, z angielskich, z czeskich. Tak naprawdę coraz więcej z niemieckich hurtowni, mimo że się myśli, że jest drożej, to sprowadzamy stamtąd osprzęt. No a pozostałe rzeczy, no to wszystko u nas, tak jak butniki malowane, no mówię, projekty, czy to wycięcie zębatek, to wszystko jest na miejscu w Raciborzu. Najdziwniejsze zamówienie? Najdziwniejsze zamówienie? Miałem taką panią, która mi przez 2 miesiące podsyłała kolor Majtek. W końcu je wysłała ze stroju kąpielowego, nie daliśmy rady z tego samego koloru wykręcić, nie było takiej opcji. I rower był zwrotny niestety, bo odcień był nie taki, co chciała, ale chcieliśmy dobrze. Więc pozdrawiamy panią, która nam wysłała majtki ze stroju, które prawdopodobnie na wczasy jechały, ale tak to się skończyło. Zapytaliśmy konstruktora, dlaczego jego rowery są wyjątkowe. Rowery są wyjątkowe pod tym względem, że klient sobie może personalizować, robić rowerek tak naprawdę taki, jak się mu wymarzy. Tak? Wstajemy rano, kobieta chce mieć różowy rower z napisem Karola, czy chce mieć kwiatuszki pomalowane, cokolwiek jej się wymarzy, to u nas jest to do zrealizowania. Od koloru, zębatki, wycięcia, czy to z herbem miasta, klubu, czy to malowanie ręczne butników. Więc jest to coś, co jest niepowtarzalne i pojedynczej większości rowerów, które wychodzą, znaczy nie trafiło się jeszcze. Rower indywidualny, projekt zawsze jest ten jedyny. Więc na kilkaset rowerów przez 4 lata sprzedanych, te, które są, bo mamy grono, ofertę 8 rowerów, które są standardowo, przy czym i tak teraz 90% sprzedajemy tych, które są personalizowane, tak? To mówię, to są chwyty skórzane, które grawerujemy, osłonki łańcucha, wycięcie zębatek, kolorystyka, ręczne malowanie. Nie stosujemy żadnych naklejek, po prostu tego uciekamy bardzo, się odpychamy i to niepowtarzalne jest w tym, że to jest rower personalizowany i ten jedyny. I robiony w Raciborzu. Widełki cenowe. Widełki cenowe to są tak naprawdę 1900 wzwyż. Tutaj nie ma ograniczeń, bo robiliśmy i w dolarach i jedna sztuka była pozłacana, na wschód pojechało, więc od możliwości portfela tak naprawdę. Konstruktorowi zależy na tym, aby rowery te nie wracały do serwisu. Mają służyć przez pokolenia. Wyobraża sobie, że za 20 lat ktoś zejdzie do piwnicy, znajdzie rower, napompuje w nim opony i będzie jeździł.